Producent spodni dla ludzi z charakterem. Pozdrawiam z Szczebiatowa, miasta, gdzie za chwilę rozpocznie się finał indywidualnych Mistrzostw Polski Siłaczy 2009. Ośmiu zawodników na czele z Mariuszem Pudzianowskim. Emocje mamy zagwarantowane. Zapraszam. Oto finaliści. Wojciech Jastrząb. Janusz Kułaga. Tomasz Kowal. Tomasz Żochol. Rafał Kobylarz. Krzysztof Radzikowski. Grzegorz Szymański. Oraz Mariusz Pudzianowski. Eliminację Mistrzostw Polski rozegrano na rynku w Trzebiatowie. Finał odbędzie się na stadionie. Sprzęt stoi i czeka. Publiczność też jest już gotowa. W pierwszej parze startują Janusz Kułaga i Wojciech Jastrząb. Jeszcze chwila na orientację w przestrzeni i możemy zaczynać. To konkurencja wiązana. Najpierw trzeba wrzucić różne ciężkie elementy na podest. Jako pierwsze idą beczki. Trzeci ciężar, przypominający walizkę, łatwy jest tylko z pozoru. We wnętrzu znajduje się piach, który w zależności od ułożenia walizki przemieszcza się. A to znaczy, że bardzo trudno utrzymać taki ciężar w rękach. Mogą być niespodzianki. A oni już na spacerze farmera. Kułaga narzucił ostre tempo. I rusza na trasę spaceru Bushmana. Jastrząb dopiero się zbiera. Kułaga nie marnuje czasu. Pierwsze problemy Kułagi. Jastrząb startuje z kontuzjowanym nadgarstkiem. Kułaga jest już na mecie. A co robi Wojciech Jastrząb? Jednak idzie dalej. Zabrakło mu metra do mety. Nie zdążył przed upływem czasu przewidzianym na tę konkurencję. Powiedzmy sobie szczerze, ten, kto ułożył program pierwszej konkurencji, jest po prostu killerem. Rzeźnia. Po prostu trzy ciężary, potem farmer, potem jeszcze jog. Nogi jak z waty. Ale jesteś pierwszym, który ukończył. No, bo jestem pierwszy na razie. No, tak, ale Wojtkowi się już nie udało. No, ale myślę, że jeszcze z pięciu ukończę. Udało się zebrać siły przed wielkim finałem? Te, bycie się już 3 dni tutaj, także... To będzie dobry wynik. Mam nadzieję. Trzymamy kciuki. Dzięki. Kościowe robić po prostu. A teraz Tomasz Żochol oraz jego konkurent, którym jest Tomasz Kowal. Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Para jest już gotowa. Najpierw beczki i walizka na podest. Potem spacer farmera, a na zakończenie zabawa w Bushmana. Beczki pewnie lądują na podeście i zabierają się za walizkę z ruchomym wnętrzem. Tu każdy uchwyt jest dobry, byle całym swoim obwodem walizka znalazła się na podeście, a Kowal już na spacerze. Bynajmniej nie będzie to spacerek. Tomasz Kowal znalazł się w finałowej ósemce Mistrzostw Europy i był to jego pierwszy występ na oficjalnej imprezie siłaczy. Dziś też nie zamierza zajmować ostatnich miejsc. Żochol rzucił walizki, Kowal już na trasie z obciążeniem na barkach. Kowal może mieć czas lepszy niż Kułaga z pierwszej pary. Meta coraz bliżej.
I jest, może odetchnąć, obejmuje prowadzenie. A Żochol jeszcze się męczy. Ciężar mocno nim rzuca i odciska mocne piętno na jego kolanie, które jeszcze 8 tygodni wcześniej było kontuzjowane. Koniec czasu, koniec spaceru dla Żochola. Kowal oddala się spacerkiem. Następna para to Rafał Kobylarz, nowy, młody, ambitny strongman. Oraz Krzysztof Radzikowski, niemalże rutyniarz. I ruszyli do akcji. Podesty trzęsą się od beczek. Beczka druga załatwiona, teraz najtrudniejszy element. Walizka wypełniona ruchomym piaskiem. Radzikowski radzi sobie bez problemu, a Kobylarz? Co on wyprawia? O co mu chodzi? Dlaczego właśnie w ten sposób? W końcu się udało, ale stracił dużo czasu. A Radzikowski już jest daleko. Spacer farmera zaliczony, ale trzeba jeszcze wrócić objuczonym w nowy ciężar. Kobylarz przymierza się do spaceru Bushmana. Radzikowski nie czeka. Krzysztof Radzikowski jest na mecie z najlepszym czasem tej konkurencji. A Kobylarz z pewnym opóźnieniem, ale wytrwale ląduje na mecie. Tyle, że raczej nie jest zadowolony ze swojego występu. Radzikowski dochodzi do siebie. A teraz z dużym spokojem i pewnością siebie Mariusz Pudzianowski. Oraz przed własną publicznością, co dodatkowo zobowiązuje, Grzegorz Szymański. To może być morderczy pojedynek. Beczki poszły bardzo szybko. Mariusz ma problemy z walizką. Ach, te ruchome piaski zawsze zdradliwe. Walizka Pudziana nie znalazła się na podejście całym obwodem, ale strata czasu. A Szymański pędzi do mety, mimo że duży palec u nogi dopiero zaczyna wyglądać jak palec po tym, jak belka spadła Szymańskiemu na stopę. Czy Pudzianowski nadrobi tę stratę? Nie nadrobił Grzegorz Szymański. Grzegorz Szymański jest lepszy od Mariusza Pudzianowskiego w konkurencji wiązanej. Nie mówiąc o tym, jak bardzo Mariusz jest niezadowolony. Podkreślam, ściany pomagają gospodarzom, ale ty pomogłeś dzisiaj sam sobie. Żadnego błędu w tej konkurencji. Postarałem się to robić nie na hura. Wyliczyłem sobie wszystko. No i udało się. Pierwsza konkurencja wygrana. Jestem strasznie zadowolony. Bardzo dzięki publiczności, ale mam podwójny stres. Drugi raz te zawody w moim mieście. Postaram się jak mogę. Człowiek taki doświadczony jak ty. Czy to nerwy? Nie, sędziowie nie powiedzieli mi, że musi być walizka schowana. Myślałem, a ty nie wiesz. No niby wiem, ale po prostu tak. Wrzuciłem, potem zaczepiły mi się walizki o sznurówki i już. I nie mogłem już go dogonić. Ale popełniłeś podstawowy błąd na początku, nie mogąc schwycić tej walizki. Bo mi się zaczepiło o sznurówki. Palcami biorąc, palce mi weszły w sznurówki. Nie mogłem szagnąć. Trudno podnieść własną nogę i walizkę. No i ciężko było, no ale na drobie. Spokojnie, to pierwsza konkurencja, ale stadion oszalał. No i o to właśnie chodzi, tak ma być. Oto pełne, dość sensacyjne wyniki pierwszej konkurencji finału Mistrzostw Polski rozgrywanych w Trzebiatowie. Wracamy po przerwie. Zawodowy killer lepiej by tego nie wymyślił, bo najlżejsze obciążenie w konkurencji numer 2 to 63 kg i trzeba jedną ręką unieść sztangielkę nad głowę, a potem aksel, sztanga i belka. Morderstwo.
Oto Tomasz Żochol. Słabo wypadł w pierwszej konkurencji. I Wojciech Jastrząb. Też mu nie poszło. Ta konkurencja nie była jeszcze rozgrywana na Mistrzostwach Polski. Hantle zaliczone. Axel to dużo poważniejsze zadanie. Jastrząb sobie z tym nie radzi. Żochol bardzo się męczy. Żochol może przejść do sztangi. Jastrząb ma problemy z nadgarstkiem. Wojciech Jastrząb rezygnuje. Żochol jeszcze próbuje. Oj, ciężko, bardzo ciężko. Ale może jednak, może jeszcze spróbuję. Niestety nie, Żochol pokonał tylko dwa elementy. Jastrząb jeszcze mniej, ale konkurencję wymyślili. Panie Wojtku, co się stało z ręką? Nie wiem, wczoraj jeszcze kontuzja mi się odnowiła. Czyli w eliminacjach? W eliminacjach. Belka mi się odbiła po prostu, odbiła mi w nadgarstek i taki mam ból okropny, że myślałem, że w ogóle nie wystąpię. Jakoś tam, nie wiem, przeciwbólowe środki, tutaj widać zarażacze. Może coś, jakieś konkurencja następna. Tutaj było obciążenie typowo na nadgarstek. No nie ma sensu, bo miałeś tej kontuzji. Może być taka sytuacja, że oczywiście wycofasz się. Może być tak, zobaczymy, jak będzie dalej. Ale będę walczył do końca, zobaczymy, co będzie się działo. Może Janusz Kułaga poradzi sobie z ciężarami. Albo Tomasz Kowal. Zaczynamy od hantli. To niecałe 70 kg. Niby mało, ale za to tylko na jedną rękę. Obaj zaliczają bez problemu. Kowal już po akslu. Kułaga w dziwnej pozycji. Ale zaliczone. Kowal pokonał trzeci element. Kowal zabiera się za belkę. Kułaga zastanawia się. Belka chyba jest już za ciężka. Jej ciężar rośnie w miarę upływu sił. Jeszcze próbują, ale marnie to wygląda. Obaj rezygnują. Siły zostały wyczerpane. Konkurencja okazała się być naprawdę mordercza. Na razie najlepszym strongmanem jest Tomasz Kowal z Krynicy. Jesteś pierwszym, który doszedł tak daleko. Tak, Jirku, udało mi się. Chociaż myślałem, że całą konkurencję zaliczę. Popełniłem błąd przy tej sztandze ważącej 160 kg. No i zabrakło sił po prostu, bo dwa razy musiałem ją wrzucić. Myślisz, że ktoś jeszcze w ogóle ukończy konkurencję? Myślę, że będzie nikłe grono. Oto pięciokrotny mistrz świata i wielokrotny mistrz Polski. Oraz Rafał Kobylarz. Wszystko jeszcze przed nim. Hantle na dużym luzie. Uwaga, Mariusz o mało co nie stał się ofiarą skaczącego gryfu na oponach. Pudzian i trzeci element. Czy jako pierwszy podniesie wszystkie ciężary?
Kobylarz ma trzeci, a Mariusz czwarty ciężar. Oto zaliczone cztery elementy i Mariusz Pudzianowski, piąty element. A kobylarz jeszcze próbuje. Ale zamuliła ją trochę. Widać zmęczenie na twarzy, ale jeszcze walczy. A tak był blisko. Rafał Kobylarz kończy występ, zaliczając trzy ciężary. Zamuliło cię coś. Co to było? No, zarzucając 160 kg na sztandze. I zobaczyłeś światełko w tunelu? Tak, światełko małe w tunelu i czarno w oczach. I poszedłeś w drugą stronę na szczęście. Nie, jeszcze tam nie idę, gdzie to światełko. Dawno nie widziałem układu, takiego układu tabeli po pierwszej konkurencji. No, ja też nie. Ale słyszałem twój komentarz do Mariusza, że tak już zostanie do końca. Słuchaj, mogłoby zostać, tak. Zawsze coś innego. Podobno się bardzo denerwuje wtedy Mariusz. Tak, tak, on już teraz jest zdenerwowany, on nie wie już co zrobić na tej wiązanej na barki, że czy czasem mu wszystko wyjdzie. Nerwy chodzą. Nerwy, stres już. Ale ty jej teraz emanujesz spokoje. No, jestem w miarę spokojny, a barki mam dosyć silne, ale też jak patrzę na te ciężary, które tutaj są, to trzeba podchodzić po każdym elemencie i to jest na czas, to jest tym najgorsze. Te ciężary naprawdę są 160 kg, 170, 140, jeden hantel waży 70. Szok, normalnie szok. Masakra. Oto Grzegorz Szymański, któremu dopinguje tu trzebiatowska rodzina. Oraz Krzysztof Radzikowski, bardzo mocny w wyciskaniu. Dla każdego po hantli. A jednak Radzikowski miał problem. Chwila zawahania, ale gra dalej. Za to Szymański strasznie męczy się z akslem. Radzikowski zalicza drugi ciężar. Radzikowski bez trudu radzi sobie ze sztangą, w odróżnieniu od Szymańskiego. Belka idzie w górę. Radzikowski daje radę. Szymański wciąż się męczy. Grzegorz jeszcze będzie próbował. Jest u siebie, na swojej ziemi. Nie może tak łatwo odpuścić, gdy połowę widowni zajmuje jego rodzina. Z małą pomocą Radzikowskiego Szymański dał z siebie wszystko i wyszło. I ostatni ciężar. Belka. O, rany, głową uderzyło sztangę, a Belkę zrzucił sobie na nogę. Tu na pewno będzie potrzebny lekarz. Co mu jest i czy nie stracił przytomności? Jest. Oczy otwarte. Chyba nie jest aż tak źle. Ale co z głową lub też z nogą? Ratownicy muszą go dobrze obejrzeć. Głowa wygląda na całą, ale czy może ruszać palcami nogi? Szymański wstaje w zasadzie o własnych siłach. Twarda deska, na której przenosi się na nosze ofiary wypadków, nie będzie potrzebna. Ze stopą też raczej nie jest bardzo źle, skoro może stawiać kroki. Szymański znajdzie się teraz pod opieką lekarzy, a my spojrzymy na tabelę drugiej konkurencji. Zwycięzcą jest Krzysztof Radzikowski, który podniósł wszystkie ciężary szybciej niż Mariusz Pudzianowski. Na prowadzeniu Krzysztof Radzikowski.
Jesteśmy na stadionie w Trzebiatowie, gdzie rozgrywana jest trzecia konkurencja finału Mistrzostw Polski. Oto uchwyt Herkulesa i Wojciech Jastrząb. Na szczęście każdy z nich może w pewnym momencie to wszystko puścić. Oczywiście wypadałoby przytrzymać ich jak najdłużej, albowiem konkurencja ta rozgrywana jest na czas. No i moi drodzy, jest już na czas tak duże obciążenie. I kiedy zaszczyt się ten kryzys? Wykręcił bardzo dobry czas, ponad 42 sekundy. Pudzian będzie miał problem. Janusz Kułaga. Też nieźle, choć już widać, że Kułaga uchwytu Herkulesa nie wygra. I Tomasz Żochol z Opola. Kiedyś trzymał w dłoni maszt windsurfingu. Teraz próbuje utrzymać ponad 300-kilogramowe beczki. Znakomity wynik. Żochol był najlepszy w tej konkurencji, także w eliminacjach. A oto Grzegorz Szymański. Startuje więc belka, która spadła na niego, nie zrobiła mu wielkiej krzywdy. Inaczej mówiąc, może stać na własnych nogach. Trudno jednak na razie powiedzieć, jak bardzo to zdarzenie wpłynie na jego aktualną kondycję. Konkurencji nie wygra, ale brawa za ambicje. Oto Rafał Kobylarz. Czas niezły, ale po dokonaniu Żochola mało rewelacyjny. Tomasz Kowal. Tomasz Kowal pochodzi z Krynicy i jest ambitnym, wytrwałym góralem. Pojawił się dopiero w tym roku na Mistrzostwach Europy, a już widać, że ma talent i łatwo nie odpuszcza. Powiedzmy, że to nie jest jego ulubiona konkurencja. A co na to Mariusz Pudzianowski, który nigdy nie czuł się dobrze w tego typu siłowaniu się? Nie dał rady nie tylko Żocholowi, także Jastrząb okazał się lepszy od Pudziana. I Krzysztof Radzikowski. On także słabo wypada w uchwycie Herkulesa. Trzymał ciężar przez 33 sekundy. Oto wyniki. Pierwszy Żochol, ostatni Szymański. Ale po takim uderzeniu belką cieszmy się, że w ogóle był w stanie wyjść do konkurencji. W zestawieniu po dotychczasowych konkurencjach Pudzianowski wyprzedził Radzikowskiego. A teraz konkurencja, której dawno w Polsce nie rozgrywano. To przerzucanie bala.
startuje Grzegorz Szymański. Jak tu sobie poradzi ze stłuczoną stopą? Bal trzeba przerzucić 6 razy w jak najkrótszym czasie. Zwróć uwagę, jak mocno spinają się jego łydki. 3 razy zaliczone. Ale widać, że technikę opanowaną ma bardzo, bardzo dobrze. Odpowiednie ułożenie ciała. I jeszcze raz. Każde kolejne przerzucenie w bardzo równym tempie. Moi panie, ja jestem pełen podziwu. Mam nadzieję, że wy również. I jeszcze jeden raz. To swoimi wielkimi, ogromnymi brawami. I to jeszcze nie był koniec. To jest ostatni 6 raz. Oto teraz pomagamy najgłośniej. Koniec. Po występie pozostałych siłaczy okaże się, jak dobry czas uzyskał Szymański. Następnym strongmanem jest Tomasz Kowal. Kowal męczył się przez minutę 14 sekund. Strasznie długo, ale mógł wcześniej nie mieć do czynienia z tą konkurencją. Krzysztof Radzikowski. Ma mocne barki, więc to może pomóc, choć tu najważniejsze są, jak to w życiu, mocne plecy. Rusza do boju. Chciałby bardzo zostać mistrzem Polski, ale wciąż nie może pokonać swojego nauczyciela, Mariusza Pudzianowskiego. On, nauczyciel WF-u. Radzikowski jest wolniejszy o sekundę od Szymańskiego. I Janusz Kułaga. Tej konkurencji bardzo nie lubi Mariusz Pudzianowski. Kułaga więc, jeśli się postara, ma szansę pokonać mistrza. Tempo nie jest jednak rewelacyjne, więc ta oferta nie zostanie chyba wykorzystana. Kułaga uzyskał jak dotąd najsłabszy czas. I Rafał Kobylarz. Kobylarz pochodzi z Zabrza. Pierwszy raz pojawił się na arenie siłaczy przed rokiem. Wówczas wypadł jeszcze słabo, ale w tym sezonie znacznie poprawił swoje osiągi. Będą z niego jeszcze ludzie. Może jednak jeszcze nie tym razem. To słaby wynik. Po przerwie wystąpi Mariusz Pudzianowski. Oto pięciokrotny mistrz świata, zdobywca tytułu World's Strongest Man, Mariusz Pudzianowski. Mariusz Dominator Pudzianowski! Ta konkurencja jest rozgrywana w czasie mistrzostw świata i zawsze Mariuszowi nie leży. Można znaleźć w tym lepszych od niego, ale znając swoją słabość, zawsze przed największą światową imprezą, Mariusz szczególnie dużo czasu poświęca tej konkurencji na treningu. Bardzo siłowo.
zwróćcie uwagę, że Mariusz jest już przy tym palu w momencie, kiedy on po prostu upada. Oj, i teraz bardzo siłowo robi to dominator. Bardzo. Czy zdąży przed upływem 51 sekund? Bo jeśli nie, to znów tu nie wygra. Czy to jest ostatni przewrót? Pudzian nie wygrał, a pokonał go, uwaga, ten, któremu belka spadła na stopę. Grzegorz Szymański. Zdominować tą konkurencję. Na tak po prostu. Tak silny ból, że ciężko jest. Ale to nie koniec przerzucania bala. Wojciech Jastrząb. Czy będzie tak dobry jak w uchwycie Herkulesa? Ale na pewno musi mu w tym pomóc. Raczej nie. Nie pozwala mu na to bolący nadgarstek. No Wojtek, chyba chłodna kalkulacja. Nie, jednak nie. W ogóle nie będzie dalej próbował walczyć w tej konkurencji. I Tomasz Żochol. Tomasz Żochol! Żochol wygrał poprzednią konkurencję. Najdłużej utrzymał opadające beczki. Sądząc po upływającym czasie, nie będzie to tym razem imponujący wynik. Na pewno przydałyby się tam jakieś malutkie korekty techniczne. A sam mówił już o tym, że dawno tego nie robił. Ostatni raz to kilka lat temu gdzieś tam w trakcie Pucharu Polski. I jeszcze dwa razy. Sześć razy przerzucić to jak najszybciej. Można powiedzieć krótko i zwięźle, niesamowita butla dla każdego z zawodników, czyli coś, co pompuje ich na maksa. Ostatni raz, a czas płynie nieubłaganie. Szósty obrót, przerzut, jakkolwiek to nazywać. Na pewno nie będzie to walka o najlepszy wynik. Ale pomóżmy, moi kochani! O właśnie tak, i zwróćcie uwagę, w ten sposób, jak teraz zrobił to Tomasz, powinno się to robić. Niestety, to drugi od końca wynik w tej konkurencji. A przerzucanie bala wygrał Grzegorz Szymański. To była dla mnie niewiadoma. Jak udać się na początku włożyć nogę do buta sportowego? Udało się. Udało się, poszły środki przeciwbólowe. Nie czuję teraz stopy tak za bardzo. Ale i wygrałeś. I to jest druga rzecz. Drugi fenomen. Chciałem tylko przypomnieć, że Mariusz jeszcze nie wygra żadnej konkurencji. To jest dla nas ważne, dla nas wszystkich. Tutaj ci, którzy się znajdują i walczymy, Mariusz. Naprawdę to jest dla nas ogromna radocha, że Mariusz jeszcze nie wygra żadnej konkurencji. Bardzo się cieszymy. A sam poukładał i tak jak ma, tak ma. Pozdrawiam. No właśnie, Pudzianowski znowu nie wygrał. Mariusz Pudzianowski nadal jednak prowadzi w klasyfikacji generalnej i łatwo pierwszego miejsca nie odda. Jak to mówi, tanio skóry nie sprzeda. Podobno w XVII wieku do Trzebiatowa dotarł wędrowny cyrk. Były tam słonie i od tej pory mieszkańcy miasta traktują słonia jako symbol miasta. Symbolem tych zawodów będzie także ten słoń, bo ten słoń waży 230 kg, a takiego obciążenia do tej pory jeszcze nie było. Z uwagi na fakt, że w dniu dzisiejszym rozgrywane są Wojciech Jastrząb i jego bolący nadgarstek. No też na pewno dzisiaj wróci jako ten moi drodzy. To będzie walka o każdy krok. Trudno znaleźć mocny uchwyt, gdy nadgarstek nie chce trzymać. Konkurencja związana z waszą miejscowością, za co wielkie, wielkie brawa, za pomysły dla Grzesia Szymańskiego. Zebrał się i ruszył. Moi
Panie, a wy musicie pomóc. Słuchajcie, zawodnik za tego wielkiego żelazka po prostu nic nie widzi. On, można powiedzieć, idzie wręcz na oślep. Dodatkowo to 200 kg, miękkie podłoże. No, wyobraźcie sobie... I tyle wystarczy. 19 metrów. To był Wojciech Jastrząb. I Tomasz Żochol. Jeżeli dobrego dzieje się z mięśniami, a to każdy w jakiejś tam niepotrzebnej sytuacji. Moi drodzy, pomóżmy! Znaleźć dobry uchwyt i iść jak najdalej. W tej konkurencji mistrzem jest mistrz Pudzianowski. Bywało, że na światowych imprezach Mariusz szedł i szedł, aż przeciwników brała zazdrość i dopadała bezsilność. Bo Pudzian potrafił przejść nawet ponad 100 metrów. Ile zaliczy Tomasz Żochol? Żochol jest już lepszy niż Jastrząb. Czyżby był to właśnie ten zawodnik? Szczególnie tutaj trybuna będąca najbliżej. Pomóżmy! O, niesamowity! Nieco ponad 30 metrów i kompletny brak tchu. W ten sposób po prostu musi sobie odpocząć, rzucając to wszystko na ziemię. Moi drodzy, na to przetrzymują. Nie znamy możliwości Janusza Kułagi w tej konkurencji. Co więcej, on też siebie w tym nie może znać. Taki ciężar w spacerze drwala zdarza się raz. I spacer słonia w jego wykonaniu. A więc, moi panie, głośno. To jest ten zawodnik, który, można powiedzieć, płaci frycowy w dzisiejszej imprezie, ale cały czas naprawdę świetnie się spisuje, zawieszając kolejne konkurencje. Jest 20 metrów. Oj, chyba to będzie jego ulubiona konkurencja. Moi drodzy, wysuwa się w niej na prowadzenie. No i teraz na pewno oczy z namiotu reszty stawki. Każdy z zawodników, który jeszcze w niej nie... Jest 40. Patrzy na poczynania tego młodego, ambitnego zawodnika. Oj, panowie, będziecie mieli sporo pracy. To już jest 45, 50 metr. I śmiga na 60. Moi drodzy, głośno pomóżcie! Znakomicie, Janusz Kułaga przeszedł ze słoniem 60 metrów. Wypychając cały ciężar do przodu. Jest to możliwe, jest to dopuszczalne. Tomasz Kowal. Tomasza Kowala w tej konkurencji jeszcze nie testowaliśmy. Do historii Trzebiatowa. A moi kochani, czy w rytmie tej piosenki rzeczywiście będzie miał siłę? Na pewno wy musicie... Ostro zboczył z kursu. Nic nie widzi zza tej tarczy. Na szczęście ma nawigatora, którym jest sędzia Krystian Pudzianowski. Pomóżmy! Ale widać, że siłowo ten zawodnik przygotowany jest naprawdę bardzo dobrze. Jak również wytrzymałościowo, albowiem jego nogi cały czas zwiększają dystans. No, Krystian w tym momencie jest dodatkowo jego nawigacją, takim jego jakby pilotem. Teraz pana komenda, możesz powolutku zawracać. Ma 40 metrów. Idzie na więcej. A wy musicie mu w tym pomóc? Nie będzie rekordu, ale i tak Tomasz Kowal spisał się całkiem dobrze. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak wypadnie w tej konkurencji Rafał Kobylarz. Ten bardzo typowy, który w dniu dzisiejszym również doskonale sobie z tego zdaje sprawę, Rafał. Rafał Kobylarz, czyli nowa nadzieja białych. Kto wie, może to on zastąpi Mariusza Pudzianowskiego. Z drugiej strony, wprawdzie Pudzianowski ma już 32 lata, ale Amerykanin Pfister zdobył przed 3 laty tytuł mistrza świata w wieku 37 lat, ogrywając zresztą Mariusza tylko o pół punktu. A Kobylarz zalicza kolejne metry. Tempo łapie całkiem niezłe. No cóż, Kobylarz musi jednak jeszcze poczekać na możliwość walki o tytuł nie tylko mistrza świata, ale i Polski. Rafał po prostu odrzucił to z takim... A teraz Krzysztof Radzikowski. Wciąż ma tu realne szanse na tytuł mistrza Polski. Naprawdę, świetnie przygotowana konkurencja. Trzeba by zajść daleko. Bardzo daleko. Dalej niż Pudzian, który dopiero będzie startował, znając wynik Radzikowskiego. To sobie wszystko ustawił.
No moi kochani, jeżeli... Bardzo niepewny krok. Kontrolować sytuację, ale ja po prostu trzymam kciuki, a wy pomóżcie brawami. Oj, jakieś kłopoty z GPS-em. Po prostu nie za bardzo wie, w którym kierunku z tym wszystkim... Wrócił na szlak. Niesamowicie spiętowi. Moi drodzy, obudźmy się, obudźmy, pomóżmy! Ale bowiem ten zawodnik naprawdę bardzo walczy. No cóż, Krzysztof Radzikowski mistrzem Polski chyba dziś nie zostanie. Mamy pierwsze takie zawody, w których nie wygrałeś jeszcze ani jednej konkurencji. No dzisiaj chłopaki dają mi ostro popalić, ale na razie jeszcze prowadzę, mam 2 punkty przewagi. Teraz jedna z lepszych moich konkurencji i schody też jedna z lepszych. Tanio skóry nie sprzedam. Zawsze tak mówisz. I no nie i sprzedaję to... zawsze skóry. No tak. Jak na razie nie sprzedałem. Muszą za moją skórę dużo, dużo i drogo zapłacić. Przyleciał z tym ponad 100 metrów. Popatrzmy zatem, jak Pudzian się nie da. Na szklanym ekranie wtedy transmitowała to. Spacer Drwala. Dziś ze Słoniem. Z Trzebiatowa. Mariusz Pudzianowski! On nie spaceruje, on biegnie. Nie wiem, czy to nie jest podstawa do nieuznania przez sędziów tego występu. Tak wygląda jogging z 200 kg. Mój drodzy, zbliża się do 60 metrów. Już tam jest. A może by tak maraton? Słuchajcie, jeżeli odstawi tu z powrotem na miejsce, to będzie to niemożliwe. Mariusz, rzuć tym słoniem po prostu przed siebie. Mariusz rzucił słoniem, który jeszcze chciał mu upaść na nogi. Ale Pudzian zachował resztki sił na skuteczny unik. 81 metrów. Grzegorz Szymański chce się przejść mimo kontuzjowanej stopy. A stopa dla chodzenia to podstawa. Zaś obciążona takim słoniem to samobójstwo. Na razie nie dość, że w ogóle mu idzie, to jeszcze do tego idzie mu zupełnie nieźle. Czyżby chciał przegonić Pudziana, używając do tego stłuczonej stopy? Już za chwileczkę będzie miał drugi wynik. Jeżeli tam nic złego się nie stanie. Moi kochani, a teraz atakuje samego dominatora, ale jest już coraz trudniej. Nie dał rady pokonać Mariusza, ale i tak przeszedł kawał drogi. Gratulacje dla Grzegorza Szymańskiego. Pudzianowski wygrywa spacer Drwala. Szymański jest drugi. Radzikowski dopiero piąty. Pudzianowski coraz bardziej oddala się od swoich przeciwników. Zapraszamy na ostatnią konkurencję, która o wszystkim rozstrzygnie. To pojedynek na schodach. W pierwszej parze startują Wojciech Jastrząb, zażywający magnezji, oraz Tomasz Żochol. Do wniesienia na szczyt są 3 ciężary. Wygra ten, kto zrobi to jak najszybciej. Maksimum energii. I oczywiście zaakcentujmy, że to jesteśmy. Pierwsze problemy. Ale to może ten bolący nadgarstek nie pozwala mocniej zmierzyć się z uchwytem.
Obaj z dwoma ciężarami jednak dotarli na szczyt. Pozostał jeszcze trzeci, najcięższy. 275 kg. Jak na razie można powiedzieć, że różni ich tylko jeden stopień. Ja gorąco wierzę w to, że Tomek Żochol wykona pracę w 100%, że zmieści się w swoim czasie. Żochol coraz bliżej szczytu, ale kończą się zapasy mocy. Ale jest to już kilkunaste powtórzenie. Brawo, a jednak się udało. Tomasz Żochol kończy konkurencję, a Wojciech Jastrząb rezygnuje z dalszego ciągu. Możemy już z wielkimi, wielkimi brawkami podziękować. Tomasz Żochol, Wojciech Jastrząb. No a teraz po raz kolejny wielkie, wielkie brawka. Tomasz Kowal zawsze w świetnym humorze. Janusz Kułaga, jak zwykle ze spokojem na twarzy. Kułaga z lewej, Kowal z prawej. Moi drodzy, bardzo ambitny ten pojedynek. Pierwszy ciężar ramię w ramię. Wybiera ten, który trzyma tą presję i który zgromadził sobie na sam koniec tej energii. A teraz chyba jednak Janusz, chyba do niego należy taką... Tym razem szybszy był Kułaga. Kiedy zabierają się za ten najcięższy 275 kg, który dokładnie waży ostatni element, z którym trzeba zameldować się na samej górze. No i chyba jednak ten pojedynek wygra Janusz Kułaga. Janusz Kułaga wygrywa w parze z Tomaszem Kowalem i ma też przynajmniej na tę chwilę najlepszy czas w pojedynku na schodach. I Kowal w końcu dotarł na samą górę. Krzysztof Radzikowski jest dobry w te klocki. Towarzyszyć mu będzie Rafał Kobylarz. Na razie obaj w tym samym tempie. Tu widać już przewagę Radzikowskiego. Bardzo dobry czas Krzysztofa Radzikowskiego. Zasłużył również na to drama Rafał Kobylarz, moi kochani. Kobylarz też spisał się nieźle. Naprawdę świetny debiut na sezon na igrzyskach. Tutaj ostatnia para. Grzegorz Szymański i Mariusz Pudzianowski. Mogą podgrzać jedynie swój poziom stresu. Zaczynamy! Grzegorz Szymański! A jednak sensacji nie było. Mariusz Pudzianowski najlepszy na schodach, ale Grzegorz Szymański jest tuż za nim. Wykonanie tych zawodników. Dodatkowo widzę, że Mariusz chyba w miarę zadowolony ze swojego wyniku czasowego. No i drodzy. Tak jak w eliminacjach, no brakowało dosłownie tyci. No zabrakło tyci. Poważnie już noga. Tutaj już pracuje duża noga. Poczułem ukucie. No i to już tak, ale sekunda. Ale drugie miejsce, to się liczy. Tytuł wicemistrza Polski. Odkułem się za Bartoszyce. Musiałem. Mimo to, że znowu kontuzja, ale dałem radę. No i ten fenomenalny doping. Doprowadziłeś publiczność do białej gorączki po prostu. Nie no, byli perfekcyjni, rewelacyjni. Pogoda dopisała, jak w tamtym roku. Było znakomicie.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Oto pełne wyniki pojedynku na schodach. Tak wygląda finałowa tabela Mistrzostw Polski Siłaczy 2009. Mariusz Budzianowski wygrał dzisiaj tylko dwie konkurencje, co i tak wystarczyło do zdobycia kolejnego tytułu Mistrza Polski. A jaki będzie przyszły sezon? Sądząc po przebiegu dzisiejszych zawodów, na pewno pełen niespodzianek. Już teraz zapraszam na relację.